Wyobraź sobie, że uczysz się tańczyć wszędzie i o każdej porze. Bez względu na to, czy jesteś w biurze, na wakacjach, czy w swoim własnym domu. Aplikacja AirDance App właśnie Ci to umożliwi. Naszą przygodę z live streamingiem rozpoczęliśmy dopiero rok temu. Już po pierwszych 3 miesiącach mieliśmy około 2000 użytkowników. Teraz możemy się pochwalić przepiękną liczbą 7000 subskrybentów, którzy odbierają nas w 74 krajach na świecie. Ale jesteśmy gotowi na więcej, więc czas teraz na to, żeby pójść krok dalej. I razem możemy zrobić ten wspólny krok. Dlatego zdecydowaliśmy się stokenizować AirDance. Do kolejnego kroku nawiązuje nasze hasło reklamowe. Wytańczmy razem milion. Chodzi tutaj właśnie o milion subskrybentów. Jesteśmy w trakcie dostosowywania naszej aplikacji na rynek chiński. Pozwoli nam to dotrzeć do 36 milionów tancerzy. Ponadto zaczynamy nowy polski ogromny projekt, który poruszy całą Polskę do tańca. Let's AirDance, każdy tańczy. Oprócz rozliczania się tokenami w sieci partnerskiej AirDance, każdy tokenariusz będzie mógł zarabiać na każdej subskrypcji w aplikacji. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu, które oferuje nam Kanga Exchange, które się nazywa POS, będą wypłacane dywidendy. Aplikacja AirDance to jest największa na świecie kompendium wiedzy. W naszym archiwum mieści się ponad 1100 lekcji tańca. Wszystkie lekcje naszej aplikacji nagrywane są na żywo, co pozwala bardziej efektywnie przyswoić informacje. Stokenizujmy razem świat tańca. Wytańczmy razem milion. Razem możemy więcej. Cicho, 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 bo leci. Co leci? Leci? Nalałeś live. Tego soku, live czy jeszcze leci. Nie? Chyba już jesteśmy, nie? Ja chciałem Pana sprawdzić, czy mnie słychać. Tak? To nam pokazuje. Gdzie my mamy palce? Najpierw ustalmy, gdzie jest kamera. A, tu. Tam jest kamera. Twoje oczy są wszędzie. Nie, nie tu, tylko tu. Tu. Cześć wszystkim. Dobra, to ja wracam. Ja pokażę, gdzie jest kamera. Cześć wszyscy, no ty masz... To jest nasz dekiel. Tak. To jest nasz dekiel. Musimy tłumaczyć jego wada wymowa. Tak, przepraszam. Tu ma jakieś tam coś w ustach, dlatego nie może mówić. Sztuczna szczęka. Kamil, nastawiasz co tam? Ja też chciałem live zrobić. A nie, Kamil, ty sobie przedłużasz zęby, tak? Tak. Dobrze, przywitajmy się jakoś ładnie. Wyrastają mi kły. Mam ochronę. Przywitamy się. Proszę. Tanecznie. Tanecznie, no to nie musi być ukłon. Chodź, Marcia. Dziewczynka. Tada. Ej. Tada. 121, 122, 123. No, ale ty mi słoniasz. Dobra, no to mi teraz. Teraz mnie dodatkowo. A wy co? Słuchajcie, możemy zrobić tak, bo ja... Nie, to jest... To, tak nie ma wyglądać, czekaj.
One, idziemy. No my też coś zróbmy. Nie, czemu mnie w ogóle nie dziwi, że ja nie jest w pierwszym planie parcie na szkło. Teraz wiadomo, kto ma parcie na szkło. No, do Duomo, chodź, co nie zadałaś. Duomo. A co ja? Lewa dziura, nie ja? Lewa dziura. Lewa dziura, prawda. Dzięki, no. A co ja mam? Dobrze, może na serio. Ja myślę, że musisz... Może jako najmłodszy. Taki najmłodszy. Senior, mam wrażenie, że powinienem stać w ogóle, nie wiem dlaczego. Bo mamy być na luzie, mamy mieć telefony, jesteśmy dzisiaj tak swobodni, ale ogólnie rzecz biorąc, to jest nasz powitalny numer, prawda? Tak. No, moi drodzy, ponieważ jesteśmy w internecie, więc od razu pozwolę sobie zamiast szanowni państwo powiedzieć, że przechodzimy wszyscy na ty. Tego nie wolno. Mogę do was mówić na ty? Tak, oczywiście. Spróbowałbyś powiedzieć inaczej. No i co, kochani, witamy w naszym nowym projekcie Let's Air Dance. Jak się da zauważyć, nie tylko Let's Dance, ale Let's Air Dance, ponieważ jesteśmy związani z aplikacją Air Dance, być może na której nas oglądacie, a jeśli nie, to śmiało możecie się przełączyć na Air Dance Live. Jeżeli oglądacie nas na YouTubie albo na Facebooku, to również jest to Air Dance, czyli wielka rodzina. Fantastyczny pomysł, który zrodził się w głowie Jasi Wargali, która tutaj stoi za kamerą i nas filmuje. Nieprawda, Władimira, to był mój pomysł. Władimira Szarapowa i za chwilę wszyscy będziemy sobie zasługi przypisywać, bo jak wiecie, sukces ma wielu ojców, a porażka jedynie uczy. No ale... A porażkę jedną matkę. W ogóle porażki nie zakładamy, bo to jest po prostu niemożliwe. Nasz projekt Let's Air Dance jest opatrzony hashtagiem Każdy Tańczy i w zasadzie to jest kwintesencja tego, co chcemy zrobić, czyli w krótkim czasie, w zasadzie nie ustaliliśmy jeszcze ile, ale my tak celowaliśmy chyba do wakacji, żeby przygotować was do fantastycznego wspólnego występu wspólnie z nami, bo liczymy na to, że to wszystko, co w tej chwili nas otacza, czyli obostrzenia, ograniczenia naszej wolności, ograniczenia naszego trybu życia, stylu życia, po prostu w końcu się zakończą i będziemy mogli wrócić do tego, co kochamy, czyli do spotkań na żywo. My jesteśmy tutaj w gronie. W gronie żywych. Tak. Każdy ma puls. Liczymy na to, temperatura ok. Liczymy na to, że jesteście z nami. No stąd ten pomysł. To znaczy po prostu chodzi o to, że chcemy, żebyśmy byli blisko wszyscy razem, chociaż jesteśmy daleko. No i internet daje wam tę szansę, żebyście byli razem z nami o każdej porze. Dnia i nocy. Lekcje, które przygotowujemy. Cicho! Jak widać, trzeba prowadzić dyscyplinę. Jak w szkole. Po prostu nie ma innej możliwości. Chcę powiedzieć, że aplikacja daje możliwość bycia z nami na żywo, kiedy lekcja będzie się odbywać, ale jeżeli będziecie ją subskrybować, to w każdej chwili możecie te lekcje odtworzyć. Czyli jeżeli nie będziecie mogli być z nami na żywo, wiemy, jest każdy sposób, żeby zwrócić na siebie uwagę, jest dobry. Jesteśmy w końcu w internecie i walczymy. Tak, ale ja tak mam, przepraszam. Jesteśmy w internecie, w związku z tym, no nie wiem, mam nadzieję, że oglądają nas ludzie na całym świecie, a różnice czasu się tutaj niweluje. Moja dziewczyna ogląda w Norwegii, na pewno. No dobra, słuchajcie, ja przygotowałam dla was fantastyczne opisy. Chciałam was przedstawić, ale widzę, że nie jesteście w ogóle zainteresowani. Czy tak jesteście? Tak ma wyglądać nasza współpraca. Tak, jesteśmy. Maćku, nie przerywaj. On się nadaje. Proszę bardzo. A może Kamil by coś przyniósł? Coś na stolik. Właśnie. Do picia. Chcecie? Chcecie owoce? Dobra, ja teraz będę takie hymny dziękczynne i małe czerwone dywany rozkładał przed naszymi gwiazdami, ale już od razu chcę podkreślić, że w tym projekcie gwiazdami są... Ludzie! Jesteście wy, nasi widzowie. Współbracia i współsiostry w tym projekcie. No i cóż. No to zaczynaj. Nie zjedliście śniadanie. Dobra. Przestawiaj na wszelki wypadek. Ja sobie to napisałem. Znalazłem wódkę. Cicho. Tylko, że język Maćka może... Jeśli chodzi o wychowanie w trzeźwości, tak powiem, to wyklucza. Sukces trzeba opisać. Jania Lesar pochodzi z Ljubljany, stolicy Słowenii, w której zaczynała tańczyć w wieku 5 lat. Była taka malutka, że musiała czekać, aż ktoś z przechodniów otworzy drzwi szkoły, aby mogła znaleźć się w środku. Dziś, chociaż jest dorosłą kobietą, nadal łatwo dostrzec w niej drobną tancerkę o wielkim sercu. Jania, zanim przyjechała do Polski, zdobyła dwa najważniejsze tytuły mistrzowskie w tanecznej karierze. Mistrzostwo Świata w tańcach latynoamerykańskich i Mistrzostwo Wielkiej Brytanii na festiwalu tańca w Blackpool. Wszystkie tańce.
W 2003 roku zaczęła tańczyć z Krzysztofem Hulbojem, z którym zdobyła m.in. tytuł Mistrzów Tańca Latynoamerykańskiego w Polsce. Tak było. Po zejściu Stanecznego Parkietu weszła na deski sceny. To jest Ojani, Sit Down. Tak, było Krzysztof. To nie dla ciebie miał być. I od występowała razu w różnych tanecznych show. The 50s Show, I Move You, w mojej reżyserii. Bardzo jestem z tego dumny. Jeśli ktoś by chciał, Maćku. Oraz Dance Amore. Nie, to nie ze mną. Nie? A jak się ale wszystko co włoski ze mną, dziękuję. Jak Amore, to już myślicie, że Stefano. Myślałem, że Stefano miał coś do czynienia, ale teraz już sobie uświadomiłem, że to Yuri, tak? Proszę. Tak, to bardzo Jagoda. Fajny spektakl. Bo śpiewam Dance Amore. To może korzystamy z tego spektaklu również w trakcie jak lekcji. Jak będziecie chcieli zobaczyć te spektakle, my możemy dla was to zrobić. Pójdziemy do teatru, nagramy i sobie będziecie mogli oglądać. No właśnie, mamy to jest super. Parę tych różnych spektakli. Ale myślę, że również możemy zrobić z uczestnikami, z widzami, prawda? Stefano, ty masz największe doświadczenie. Come una donna. Jestem za to. Kontynuujemy Janie, kochani, bo czas biegnie. Tak. Wasza przerwa na lat. Jeszcze to ty cicho. Cicho. Posłuchajcie. Ile można dać? Jania jest najbardziej znaną uczestniczką programu Taniec z Gwiazdami, Dancing with the Stars. No nie, to może oprócz Stefana, ale chodzi mi o to, że biorąc pod uwagę, że internet po prostu, czas leci, internet, ale wszyscy pamiętają, że zdobyłaś niedawno kryształową kulę z Damianem Kordasem. Królem internetu, co by nie było. Liczę, że go zaprosisz do naszego projektu i będzie z nami. Nie może się doczekać, wiecie, już czeka. Bezą. To na część. Bezą. A z bezą? Jania. Woda. Bezą. No cicho. Powiedziałaś mi, że twoim zdaniem najtrudniejsze jest myślenie o rzeczy, którą trzeba zrobić, a robienie jest proste. Tak. Jeszcze raz, bo tego to nie zrozumiałam. Teraz trzeba powoli wytłumaczyć. Jeszcze raz, z tego momentu. Najtrudniejsze jest myślenie o tym, co jest do zrobienia, no a tak. Samo robienie jest proste. No tak, zgadzam się. Tak? O. Dlaczego? Wygodny ci będzie. Starszy jesteś. Starszy jesteś, oprzesz się. Strasznie nie lubię, jak ktoś mi mówi, co jest dla mnie dobre. Daj mi tę wodę. No, ale wiesz, zrozumiałeś teraz? Ja wiem, ale tak. Chodzi o to, że my tu nie udajemy. Że myślenie jest trudne, chcesz, ale robienie to jest łatwiejsze. I widać, to proszę mi powiedzieć, przesuń się. Wolałbym na przykład Joanna, że mówiła, brzuch ci wylas, tak? Albo po prostu poprawię mikrofon. Mądrości mówię, bo ja dużo mądrości mówię czasami. Kiedy brakuje ci kreatywności, sprzątasz szuflady. To zawsze działa, polecam. Jeżeli chcecie być kreatywni, nie wiecie, nie umiecie zrobić stolika albo narysować obrazu, to sprzątajcie szuflady. Kochasz fajne zwierzęta, a drzewa uważasz za najbliższych przyjaciół. Tak, one co z nami? Kochają. Ty jesteś tak drzewem? Drzewem i zwierzęta? Honor zapłonie. Dwa w jednym. Dwa w jednym. No dobra. Dziękuję. Panie, dziękuję. Ogólnie chciałem w imieniu Jani zaprosić na zajęcia. Mogłabyś zaprosić na swoje zajęcia? Mhm. Chciałabyś zdradzić, jaką choreografię będziesz robić? No taką prostą myślę. Staram się zawsze robić ciekawe, ale proste. Z tym też słyną moim klienci w Tancu z Gwiazdami, że nie są zbytnio dobrymi tancerzami jakby od początku, ale zawsze są ciekawe i charakterystyczne i tak będę próbowała robić też na naszych zajęciach. Fajnie mi się wydaje, że możemy się spotkać nawet z tymi osobami, które może nie chcą przyjść na zajęcia, bo się wstydzą, albo nie mają takiej możliwości, bo mieszkają na przykład bardzo daleko. Uważam, że takie spotkania są bardzo fajne, bo możemy się naprawdę zewsząd, o takie słowo polskie, nie? Zewsząd. Ej, brawo! I jeszcze ja lubię mimochodem. Mimochodem, no to też. Cielęcina. Nie, cielęcina też, ale mimochodem. Cielęcina. Nie wiem, no będziemy się na pewno śmiać. Będę zawsze zapraszać jakieś gości, nie tylko tych, ale jeszcze inny. I będziemy po prostu sobie tańczyć, będziemy rzucać może nawet kilogramy, zobaczymy, bo lato to już. To ja się tym zajmę. Blisko. Lato tuż, tuż. Ale na pewno będziemy uzyskać fajny, naturalny ruch. Pięknie. Chyba. No dobrze, to od razu przeskoczę na twojego prawie męża. Krzysztof Hulboj, rodowity warszawiak. O! Taka żartka. No w sensie teraz to już się nie robi żartka. Ja nawet nie widziałam. Jest nowe pokolenie, które się urodziło w Warszawie, ale... Ale ty jesteś jeszcze 10 lat temu, jak pan w taksówce mnie pytał na przykład skąd jestem i mówiłem z Warszawy, to w lusterko patrzył. A żadka prodziadka? Nie, 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 nie. Rodzice
co już nie są z Warszawy. Bo w Warszawie są dużo słoiki. Tak. No i właśnie o tych słoikach, bo wiecie, co robi Krzysztof? Krzysztof banknoty o niskich nominałach kolekcjonuje słoika. Nie widziałem tego. Naprawdę? Tak. To są... Nawet trzymałam jeden. Nie, no dyszki, prawda? No najniższe. Chciałbym powiedzieć, tak, że to jest bardzo fajna, w ogóle fajny sposób nie kolekcjonowania, ale zbierania pieniędzy, bo akurat z Janią razem umówiliśmy się, że nie wydajemy dziesiątek, czyli banknot 10-złotowych i za każdym razem, jak mamy dziesiątkę w kredytu i coś mamy zapłacić, to czymś innym płacimy, tak? I później dziesiąteczkę do słoika wsadzamy i tych słoików się uzbierało chyba już 5, prawda? No, nieważne ile tam się uzbierało, bo dość sporo, ale teraz z Janią stwierdziliśmy, że część tych pieniędzy na coś tam. No i poszedłem na pocztę z tym 5000 jakby w tych dziesiątkach i miałem no taką kopertę. I pani była taka, wiecie, no pani mnie znała, także że przyjęła to, ale pani była mocno zdziwiona i taka, że tak, bo powiedziałem jej, że następnym razem znowu przyjdzie. A ja powiedziałam mu, żeby powiedział, że to dzieci zbierały. Oczywiście powiedziałem, że no rozbiłem świnkę, skarbonkę i tak dalej. Tak, pani liczyła, naprawdę tak około 6-7 minut po prostu liczyła każdą tą dziesiątkę. Ale teraz z marketingowego punktu widzenia powinieneś wszystkich namówić, właśnie. Tak, ale zobaczcie, takie zaskórniaki nie tylko fajnie, wydali to jest na bardzo fajnie. Bo tego nie czuć. 10 zł, albo 5 zł, albo na przykład po 2 zł. No dokładnie, tym niskim nominałem, ale żeby to było systematyczne, tak, super sposób na oszczędność. Teraz wiadomo, kto świetnie. Dziesiątki. Moi drodzy. Tylko ostatnie zdanie powiem, że jak Lera do nas czasami przychodzi do domu, to pierwsze co łapie za słoik i liczy te dziesiątki. Cały styl. Tak, bo Lera uwielbia liczyć pieniądze. Dobrze. Nawet dziesiątki. Dobra, no to co do pieniędzy, moi drodzy, myślę, że mam nadzieję, że w hierarchii wydatków waszego budżetu miesięcznego, dzięki temu, co dla was przygotowaliśmy i co będziemy wam oferować, po prostu zyskamy miejsce na podium, jeśli nie złoty medal. I po prostu nie chcę, żebyście rezygnowali ze swoich ulubionych, pożytecznych, pozdrowych aktywności. Dlatego nie chcę tego porównywać, że aplikacja kosztuje miesięcznie tyle co karnet na siłownię. Porównywać tego, że aplikacja kosztuje tyle co parę kaw na mieście, bo przecież każdy lubi z nas pić kawę na mieście. Chodzi mi o to, że wydaje nam się, no przynajmniej ja wierzę, że mamy dla was tak fajną rzecz, po prostu czystą radość. Nasze lekcje to wy i my. I te lekcje tańca po prostu będą musiały być obowiązkowe w waszym budżecie i wydacie te 29,99 dolca, czyli około 115 zł, z tego co pamiętam. Czy 70 dolar dziennie. Tak, naprawdę. Jak relatywnie porównacie to z tym, na co wydajecie pieniądze, no to być może uznacie, że warto, bo nie wydaje mi się, że cukru. Przestańcie kupować rzeczy słodkie. Nie, nie będziemy zabraniać, ani nie będziemy radzić. Mnie chodzi o to, że każdy sam teraz dojdzie do tego, co warto, a czego nie warto. Nadeszły czasy, kiedy mamy dość po prostu dopychania szaf i nie wiem, wypełniania garaży, jeżeli kogoś na to stać, kolejnymi brykami, tylko po prostu ważne są emocje, ważne jest spotkanie, ważny jest czas. I po prostu my chcemy się w tym czasie z czymś bardzo emocjonalnym i ważnym dla was znaleźć. Popłynąłem trochę, czy? Tak, ale chyba bardzo fajnie. Trochę tak. Pięknie mówisz. Troszkę płyniesz od 15 minut, ale bardzo dobrze ci. Nie no, po prostu wiesz, chciałem, żebyśmy już przestali gadać o metodzie oszczędzania, bo chodzi o to, żeby nie ściubić, tylko chodzi o to, żeby wydawać na to, co daje nam energię, na to, tak, co daje nam co radość, na to po prostu, co wraca. Dokładnie myślę o tym za chwilę powiesz, ale do Krzyśka no wracaj. Wróćmy Krzysiu. Do Krzysztofa Chrubę, czy jakieś sukcesy miał? No właśnie, że było ich odrobinę za dużo, żebym tutaj o wszystkim mówił. Krzysio był i jest w historii polskiego tańca zapisany jako jeden z najmłodszych tancerzy, który osiągnął klasę najwyższą S w obu stylach tanecznych, jak miał 9 lat, czyli od razu po prostu całą kasę komunii na tańce. Jest do dzisiaj, prawda? Prawda, ale popatrz, zapisam przez dalej. O, tego? Ja nie się zakochałem od pierwszego wejrzenia, tak. No, było faktycznie. Ale zanim to nastąpiło, dwa razy był w finale Mistrzostw Świata. Został tylko Jagiello. Dobrze, że chociaż tyle. Myślę, że takie po prostu intymne szczegóły, powinniście zaoszczędzić na waszą intymną relację z waszą grupą. Ale my mamy tyle do powiedzenia, ile my jesteśmy lat? 18 lat.
lat razem, to anegdotę... Poleciałeś trochę z tymi 30. Dobrze, że czas jest relatywny, nie? Przepraszam. No dobrze, no co mogę powiedzieć? Po zakończeniu kariery tanecznej i wybitnym szkoleniowcem parasportowym. No ile razy byłeś mistrzem Polski? To ale to już wymieniałem, żeby po prostu w nieskończoność był. Tak, tyle razy, że aż chyba nikt tyle razy nie był. Się już było. Ale to, co mnie odrobinę rozbawiło, to to, że jak stanęliście w parze, to powiększyliście mistrzów Polski do dziewięciu. Ale wygraliście również otwarte mistrzostwa Anglii, Włoch, Bułgarii, Francji, Holandii i Niemiec. No, tam różne były. No, może razem. Ale było. Piotr jest bardzo dokładny. Dlatego zaraz powiem. Lekki foch. Natomiast to jest śmieszne. A twoje kto przeczyta? Moje na końcu. Kto? Ja mogę. A kto dobrze czyta? Na pewno nie. Albo Valeria. Nie. Ja dobrze. Nie z moim skaleniem. Dobra, dalej. Tu wada wymowa. Tu trochę taka śmieszna sytuacja, bo jak czasami mnie czy nas pytają o sukcesy i tam, no chwaląc się, były też duże sukcesy, natomiast bardzo często ludzie się zaczepiają o jednym takim, można powiedzieć, tytule, wicemistrzostwo Unii Europejskiej, który turniej był naprawdę, no w sensie para, która wygrała, była dobrą parą, bo to był mistrz Włoch wtedy, czyli tam z finału Mistrzostw Świata, natomiast tak naprawdę, no nie wiem, 20 różnych innych tytułów było bardziej cennych niż to wicemistrzostwa Unii Europejskiej, natomiast ludzie jak nas czają, mówią, nie tamte, ten finał tego Blackpool, tak, czy tam, UK. Tam świata, czy znaczy bardzo tylko wicemistrzostwo Unii Europejskiej, to było wow. No. Dobra, Krzysio. Bardzo ciekawa. Zauważyłem to, a po prostu czas. Chciałem tylko powiedzieć, żebyś w jednym zdaniu powiedział, co zamierzasz robić na swoich zajęciach, bo tutaj sobie zapisałem, że ponieważ byłem z gwiazdami, a teraz choreografem, ze swoich partnerek wydobywałeś to, co było najwspanialsze w kobietach i zawsze zależało ci przede wszystkim na emocjach. Czy tak będzie teraz? Oczywiście, że tak będzie, ale chciałem coś innego powiedzieć, że dla mnie na przykład ten projekt, co ma fajnego i na co ja czekam, na to, żebyśmy was zaprosili, was do nas. I te osoby, które oczywiście będą z nami współpracowały, będą mogły sobie tutaj między Janią a Stefaną sobie usiąść. Tutaj. Ja na przykład bardzo lubię ludzi, bardzo lubię poznawać ich, słuchać ich historii, co mają do powiedzenia, czym się martwią, czym się cieszą. I taka pani X czy pan Y będzie siedział tutaj i będzie właśnie wam wszystkim opowiadał, będzie z nami pił wodę, czy tam wieczorami co innego. Coś mocniejszego. Także ja głównie na to czekam. A na zajęciach oczywiście, tak jak w Tańcu z Gwiazdami, będziemy robili choreografie, różne flashmoby. Oczywiście też indywidualnie będę podchodził, tak jak powiedziałeś, od wydobywania emocji. Czyli będziesz się zbliżał do kamery i mówił, musisz troszeczkę stanąć bardziej tak. Tak, no, będę patrzył, co to jest za osoba i będę mówił, tak, dla pani będzie ważne, żeby pani się teraz dużo uśmiechała albo dużo kręciła bioderkami, no bo i to super. Pani pomoże w życiu. Lera. Tak, Lera. Teraz. Lera, mam cały elaborat, czas nam się kończy, ale chcę powiedzieć, że pochodzisz z Sewastopola. Przyjechałaś tutaj już 13 lat temu, mówiłaś wczoraj. Tak, Sewastopol. Na Krymie. Sewastopola. Jako Rosjanka po prostu masz tę słowiańską duszę. Tak. Czy będziesz tego używać na zajęciach, bo też na pewno, na pewno będzie zabawa, będzie się działo, bardzo mi się podoba w ogóle formuła, że też nie będziemy sami, tylko będziemy właśnie w duetach. Tak, bo teraz się bardzo boję zostać sama. Bo ja zawsze się cały czas to powtarzam. Ja zawsze się stresuję chyba najwięcej ze wszystkich. Także tak, to mi się bardzo podoba, że właśnie będziemy tutaj wszyscy razem, no i że będziemy później z wami razem, także już nie mogę się doczekać.
No dobra, powinienem powiedzieć jeszcze o sukcesach. No byłaś mistrzynią Polski w tańcach latynoamerykańskich par zawodowych, natomiast jeszcze bardziej... Czerwonej sukience. Jeszcze tak. Bardziej kręci mnie to, że od paru lat uprawiasz jogę kundalini. Czy to też będzie miało miejsce w twoich choreografiach? Bo Lera jest absolwentką dwóch kierunków choreograficznych na uczelniach. Tak, na Ukrainie. To... Będziesz tą jogę kundalini nam tutaj sprzedawała? Mantry nie wiem, czy jest. O, tak. To... Nie wiem, czy jesteście jeszcze na to gotowi. No nie wiem, czy ja jestem na to gotowa, ale. Ale pomyślimy, kiedyś to możemy to zaprezentować, bo może nie wiecie, co to jest, a może komuś to podoba, bo to jest naprawdę zmieniające się życie. Tak. Prawie szybko, Stefano. Balans. 3 minuty. Stefano. No ale Stefana nie trzeba przedstawiać. Wiadomo, że to Włoch, który przyjechał z Niemiec, to jest cudowne. Po prostu jest synem emigrantów, to jest cudne, prawda? Po prostu zaraził całą Polskę tańcem. Wszyscy wiemy, jakie sukcesy odnosił w naszym ulubionym tanecznym show, ile razy go wygrał, z jakimi partnerkami. Każda z tych partnerek, w zasadzie, którą spotkasz teraz prywatnie, po prostu rozpływa się na temat Stefana. Chyba nie miałeś przebiegów, które nie kończyły się przyjaźniami. Miałem. Miałeś? Nie, no. To ja uważam, że to jest świetne, żebyś to opowiedział na swoich zajęciach. Ja wiem o jednej. Nie, oczywiście, no nie zawsze. Człowiek się stara, oczywiście to jest najfajniejsze, jak dwóch się spotykają i jest ta chemia i człowiek wszystko robi, że tak było, ale niektóre rzeczy nie przeskoczysz, więc nie było czasami, ale większość tak. I jest to teraz, patrząc z perspektywy czasu, jedna najcenniejsza rzecz, która mam z tego programu, że mam z niektórych do dziś, mogę powiedzieć, że są bliskie osoby dla mnie, bardzo ważne osoby, więc... No od 15 lat inspirujesz kobiety. No nie ma mowy, żeby po prostu było inaczej. Jak ty włączasz swojego life'a, to po prostu stosy serduszek. Widziałam wczoraj, co tam się dzieje, po prostu takie komentarze. Ja uwielbiam uczyć miłośników tańców, przede wszystkim kobiety. To robię do 15 lat. Przywiozłem na Sycylii, robię z nimi spektaklami, robimy dużo warsztaty i kocham zobaczyć tę radość, które taniec ich robi. Co jej daje, ta radość, co jej daje, jak ich zmienia, mimo że oni nie wiedzą, że się zmieniają powoli, to jest jakby z tyłu to wszystko się dzieje i można to pięknie obserwować. I tak można tyle pięknej historii opowiadać i kolekcjonuję tak samo podobnie jak Krzysiek mówił, ja kocham ludzi, powiem kocham, bo jako Włoch lubimy cały czas być tak w paczkę razem i poznać ich historię i zobaczyć i kolekcjonować te emocje, zmiany, co się dzieją w nocy. Czy już wiemy? No został jeszcze Kamil i ja w dwóch słowach, ponieważ czas nas goni, ale mamy dla was tyle niespodzianek. Minutkę mamy. Chcielibyśmy opowiadać. Zapisałem sobie, że pochodzisz z Tarnobrzega. Strasznie mnie rozbawiło to, że trafiłeś na kurs tańca, dlatego że założyłeś się z kumplem, że nie, a jednak i tak zostało. Jak w komediach. Teraz, tak, ale dokładnie tak było. Tańczysz do dzisiaj. Ogromne sukcesy. Zapisałem sobie ten, który jest mi szczególnie bliski, czyli twoje Mistrzostwo Świata w Latin Show z Sarą. No, tak było. To było coś. Potem po prostu oszałamiające występy w World of Dance. A co jeszcze jest ciekawe, choreografię, którą tańczyliśmy na tych mistrzostwach, robiliśmy razem ze Stefano. No. I to była nasza pierwsza choreografia, którą w sumie robiliśmy razem. No tu tyle, potem, że jeszcze razem potem robimy. World of Dance choreografię pomagali nam robić Janie, Krzysiek i Maciek. Wszystko po prostu wszyscy się... Wszyscy energia, jesteśmy tak zaplątani jak na zdjęciach promocyjnych, pokażę wam. Po włosku szybciej się robi tak, bo tam pokazuje nam, że szybciej. To znaczy skróć. Ciasto skróć. Będziesz na następnym wejściu. Będziesz opowiadał na swoich zajęciach o tym, co cię fascynuje, bo to, że na przykład fascynuje cię astronomia i jeden z moich ulubionych również filmów Interstellar, to też uważam, że dla gwiazd i dla tego, co się dzieje. Chcemy być eko, chcemy być w ogóle... Ja mam tyle do powiedzenia. Czy to znaczy, że jest break? Dobra. To dokończymy po prostu na scenie. Dokończymy później na temat siebie samego, powiem po prostu w ciekawszym anturażu. To co? Do zobaczenia? Za ile? Za 3 minuty jesteśmy na sali. Ktoś pokazuje 5. Chodźcie na salę, chodźcie od razu na salę. Chodźmy na sali. Let's go.
wyobraź sobie, że uczysz się tańczyć wszędzie i o każdej porze. Bez względu na to, czy jesteś w biurze, na wakacjach, czy w swoim własnym domu. Aplikacja AirDance App właśnie Ci to umożliwi. Naszą przygodę z live streamingiem rozpoczęliśmy dopiero rok temu. Już po pierwszych 3 miesiącach mieliśmy około 2000 użytkowników. Teraz możemy się pochwalić przepiękną liczbą 7000 subskrybentów, którzy odbierają nas w 74 krajach na świecie. Ale jesteśmy gotowi na więcej, więc czas teraz na to, żeby pójść krok dalej. I razem możemy zrobić ten wspólny krok. Dlatego zdecydowaliśmy się stokenizować AirDance. Do kolejnego kroku nawiązuje nasze hasło reklamowe. Wytańczmy razem milion. Chodzi tutaj właśnie o milion subskrybentów. Jesteśmy w trakcie dostosowywania naszej aplikacji na rynek chiński. Pozwoli nam to dotrzeć do 36 milionów tancerzy. Ponadto zaczynamy nowy polski ogromny projekt, który poruszy całą Polskę do tańca. Let's AirDance, każdy tańczy. Oprócz rozliczania się tokenami w sieci partnerskiej AirDance, każdy tokenariusz będzie